Cześć wielorybie. Cześć wszystkim, z tej strony Martyna i pogadajmy o tym, jak już siódmy raz nagrywam ten wstęp, bo a. Najpierw gra mi się wykrzeczyła, b. Później ja zapomniałam nagrywać dźwięku, później zapomniałam nagrywać ekranu, później zapomniałam ogarnąć konia przed wyścigami i robiłam wyścigi, mimo że mój koń ledwo w ogóle się ruszał, więc teraz mam nadzieję, że wszystko działa i się znowu, kurde, nie zbłaźniłam, bo to jest jakiś dramat. Jak wiecie, na kanale była przymuszona przerwa, ponieważ przez 4-5 dni chorowałam po szczepionce. Tak jak wam powiedziałam już wcześniej i w ogóle we wszystkich postach, bo ja was głównie informowałam na Instagramie, na którego bardzo zapraszam. Bardzo chciałabym wbić 2000 przed moimi urodzinami, urodziny są już za miesiąc. Nie wierzę, że to się wydarzy, ale jeśli, to będzie mi bardzo miło. W każdym bądź razie zapraszam was na Insta, bo tam jest info, ale również informacje były na społeczności, więc jeżeli ktoś wiedział, że filmów nie ma, to już no... powinien wiedzieć dlaczego, jeżeli nie, to właśnie teraz mówię. Filmów nie było, iż gdyż ponieważ byłam chora, we wtorek się zaszczepiłam szczepionką i miałam śmieszną sytuację, o której wam opowiem w sumie na streamie, bo tutaj nie ma co tam opowiadać, na streamie wam opowiem, ale mnie to bardzo rozbawiło i zrobiło mi dzień. Ja zdecydowałam się na konkretną szczepionkę, bo boję się igieł, a tamta była jednorazowa. Także tyle słowem wstępu i ogólnie co? Co wam tu jeszcze powiedzieć? No jeszcze nie próbowałam płacić czołem, ale jak zacznę, to wam powiem. Powiem wam, jak to się skończyło i w ogóle, czy mi się udało. No a wracając do tematu, niestety jakoś tak po 3 godzinach zaczęłam dostawać dreszczy i totalnej jazdy i po prostu leżałam w łóżku całe dnie. Najbardziej wkurzały mnie momenty, gdy wydawało mi się, że już jest serio dobrze, no nie, że czuję się lepiej, a nagle się okazywało, że znowu łapała mnie gorączka i to była jedna wielka parodia, więc no powiem wam szczerze, nie byłam zadowolona za bardzo z tego, jak to wyglądało. No i musiałam pójść na przymurzony urlop. No i tak naprawdę spałam po prostu całe dnie, mam kilka dni wyjęte z życia, więc jeżeli działo się w tym czasie coś, o czym nie wiedziałam, to mi mówcie. I też wczoraj na kanale pojawiła się moja kolejna autorska piosenka, na której nie zarabiam, ludzie, nie zarabiam na tej muzyce, bo ona nie jest w pełni robiona przeze mnie. Więc spokojnie, jeżeli kogoś to boli, bo widziałam, że niektóre osoby to boli. Jak wiecie, ja muzykę robię tak dla siebie, bo chciałam zawsze stworzyć coś swojego. I również, aby upamiętnić jakby moje najdłuższe wakacje życia, zdecydowałam się zrobić teledysk z nagrań z moimi przyjaciółmi. Więc jeżeli czujecie się czasami samotni czy coś, to obejrzyjcie to sobie, bo uważam, że mega fajnie poprawia mi to humor i oglądam te wszystkie filmiki. Mam takie wow, jak to jest fajne, jak fajnie można spędzić czas. Oczywiście nie róbcie tych rzeczy w domu. No a piosenka to był taki dodatek w tym przypadku, ale również ją szczerze lubię. Napisałam ją w maju, więc dawno, dawno temu. I ona tak długo czekała po prostu, aż się w końcu zdecyduje i ją opublikuje. Także jeżeli wam się podoba, to będę... bardzo, bardzo mi miło, że wam się podoba, tak? Więc życzę wam wszystkiego, co najlepsze i również takich przyjaciół wam życzę. I tak skończyliśmy cały dresaż, więc fajnie. Umiejętności trenerki wzrosły, dostępne są nowe ubrania i tak i my sobie te ubrania zaraz sprawdzimy, zanim przejdziemy do zadań. Także tym razem chyba niczego nie zapomniałam, ani nagrywania dźwięku, ani nagrywania ekranu. Okej, słuchajcie, skoro już tutaj jestem, to idziemy zmienić sobie ciuszki, bo długo żeśmy ciuszków nie zmieniali. W ogóle myślałam, że gra się skończy 2 razy szybciej, a jednak nie. Chciałabym zobaczyć, czy mogę sobie wziąć przynajmniej jakieś czarne spodnie, bo z tego co widzę, to niby cały czas mi się jakieś ciuchy odblokowują, ale... Ej, no halo, to gdzie się te ubrania odblokowują? Chyba w eterze jakimś, no. O, tu takie jeansy zwykłe. Nie no, patrzcie jakie rajty w ogóle, piękne to jest. Co ja bym chciała? Jestem profesjonalistką, ja noszę ciuchy profesjonalistów. No, no tu jest ciuch profesjonalistki, no. Dziewczęta, prawdę mówiąc mamy poważne problemy finansowe. Nie mogę obiecać, że Pine Hollow za kilka lat będzie w tym samym miejscu. Max, problemy finansowe mamy co roku. Musisz wreszcie zrozumieć, że możesz na nas liczyć. Stevie ma rację. Kochamy to miejsce nie mniej od ciebie. Moglibyśmy nawet wystawić Natalie w mistrzostwach. Powinieneś zobaczyć, jak sobie radzi z Tobim. To absolutnie niebywałe. Dzięki, dziewczęta. Naprawdę doceniam waszą ofertę pomocy. Z pewnością wygranie głównej nagrody w mistrzostwach pomogłoby uratować Pani Polo.
Czy na pewno chcesz to zrobić, Natalie? Postarasz się wygrać po to, żeby oddać całą nagrodę w celu ratowania Pine Hollow? Nie. To bardzo szlachetny gest, ale nawet jeśli Natalie jest faktycznie najlepszym jeźdźcem na świecie, to nie mamy tu konia wystarczająco szybkiego, by mógł brać udział w zawodach na tym poziomie. Tobie nie jest dobrym materiałem. Potrzebujemy prawdziwego konia wyścigowego. What? 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 Ale imba. Nie, nie wiedziałam, że mam jednak na imię Natalie. Okej, to mi kompletnie wypadło. Pytanie, co mam teraz zrobić? Aha, czyli musimy się udać do miejsca widocznego na minimapie. Teraz tylko pytanie, gdzie to miejsce jest? Aha, bo to są chyba dziewczyny z wyścigami, dobrze? Nie, to jakieś inne miejsce. Ja nie chcę oddawać wszystkich swoich pieniędzy na jakichś randomów. No umówmy się, jeżeli ja bym miała wygrać już jakieś zawody, to chciałabym na tym sobie porządnie zarobić. No, no halo, no, 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 bo nikt... To nie jest charity work, nikt tutaj za darmo nie robi. No, no, umówmy się. No, 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 nie po prostu, no nie no. Okej, słuchajcie, jedziemy do tego pana randoma i zobaczymy, co on nam ciekawego powie. Może wystawi nam jakiegoś fajniejszego konia, chociaż no jakoś średnio chce mi się wierzyć. A w ogóle ostatni odcinek też był śmieszny pod względem tego, że ja się zastanawiałam, czy koń to klacz, czy to on i w ogóle do... Ej, jedna wielka, długa historia. Czemu z nim ja mam niby gadać? Ja nie chcę z nim rozmawiać. A nie, to inny jakiś. Dzięki, Alvin. Cieszę się. I chciałem jeszcze podziękować za pomoc w zbieraniu roślin. Wiem, że zrobiłaś wszystko, co mogłaś, więc dziękuję. Panienka Natalie, jakże miło cię znów widzieć. Alvin spędza ze swoim nowym przyjacielem tyle czasu, że zaczynam czuć się nieco osamotniony. Czy coś jest nie tak? Nie widzę uśmiechu na twojej twarzyczce. Cóż, szczerze mówiąc, Pine Hollow ma kłopoty. Chciałabym im pomóc, ale potrzebuję szybkiego konia. Może któryś z waszych dzikich koni byłby wystarczająco szybki, żeby wygrać mistrzostwa? Obawiam się, że nie. Raczej żaden z koni żyjących w lesie. Może z wyjątkiem Ivy. Normalnie bym się nie zgodził, ale jestem ci coś winien. Czy mogę jednak prosić cię o jeszcze jedną przysługę? Pomóż mi wyhodować źrebaka dla pana Windchasera. Wiele zrobił dla mnie i dla Ivy. Chciałbym mu jakoś podziękować. Znajdź proszę odpowiedniego dzikiego konia w lesie i przyprowadź go do mnie, a ja zajmę się przygotowaniami. Wow! Wy serio gadaliście o tym hodowaniu źreboli? Będziemy hodować źreboli? Dzień dobry, czy jest to jakiś źrebol, którym mogłabym się zająć? Dzień dobry, dzień dobry. Hej, chcesz być moim koniem, koniem moim? Chcesz być koniem? Cześć. Hi. Mogę go jakoś, czy coś? A może muszę stanąć? Czy to jest Ivy? Bo nie wiem, w sumie, halo. Cześć, jaka ładna jesteś, powiedział ci ktoś? Cześć. Ha, to było szybkie. Wow, 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 no tak. O Jezu, to jest znowu to samo. Mam rozumieć, że ona jedzie sama, ja tylko mam trzymać to coś. Czy to jest w ogóle legalne? Sukces, koń został oswojony, nowe wspomnienie. Umiejętności kowbojki wzrosły. Jestem kowbojarą od dzisiaj. Boże, jaki hit w ogóle. Od jakiejś randomowy, która sobie przyjechała na wakacje, zostaje super kowbojką. Jeszcze powiedzcie mi, że za niedługo zostanę mistrzynią mieczy świetlnych w Star Warsach. Liczę na to bardzo. Tak se randomowo wzięłam konia, a co? Skoro już masz ogiera, wybierz odpowiednią klacz spośród dostępnych. Nowonarodzony źrebak pojawi się na polanie za ranczem. Mogę wybrać? O Jezus! O Jezus! Kurde, nie wiem, ale fajny wybór. A ten mi się podoba. On jest taki zwykły, ale w sumie też ten mi się podoba. Dobra, wiem. Zamykam oczy i... Aha, dobra, no to nie, dobra, weźmy tego po prostu, chcę zobaczyć, co z tego wyjdzie. Potwierdź. Okej, baby. Dzień dobry. Cześć, malusku. Jaki krzywy. Jaki krzywy nogi ma. Cześć, powiedział ci ktoś, że masz krzywe nogi? Mały krzywonogi źrobłaciek, ojeju. Nie wiem, małe zwierzątka zawsze mnie rozczulają, ale robią wielkie kubki i wtedy już się zaczyna problem. No. I co?
Hodowla nowego konia, nowe wspomnienie. Pomogłam w wyhodowaniu nowego źrebaka. Umiejętności hodowczyni wzrosły. I'm special. Źrebak? Jaki śliczny. Skąd wiedziałeś, że chcę mieć takiego? Nazwę go Adekakakwa. Adekakakwa. Tak jak obiecałem, możesz teraz wziąć Ivy na mistrzostwa. Ona nie ma nic przeciwko. Pozwoliłem sobie zaprosić twoich przyjaciół. Wow, robi wrażenie. Z pewnością wygra główną nagrodę dla pani Hall. Wow! Wszyscy w Pine Hollow poświęcili nieco swoich funduszy. Skarbonki są puste, ale udało nam się zebrać wystarczająco dużo, żeby wystawić cię do zawodu. Wiemy, że dasz radę na tym. Kiedy tylko będziesz gotowa, porozmawiaj z panem Winchaserem. Ja zawsze jestem gotowa, ja chcę już! Ale pana to chyba zacięło. O nie, zacięło go! Co ja mam teraz zrobić? Aż autobus przejechał. O, dobra, dzieje się. On staje, jak go dotykam. Dobra, nie, ja bym chciała iść na zawody. Ej, czy ja mogę teraz więcej koni łapać i w ogóle? Ale to jest OP. Dobra, Jezus Maria, ludzie, już się bałam naprawdę, że gra mnie znienawidziła i stwierdziła, że się wywali. Czekajcie, ogarnę konia i wtedy pogadam z tym typem, bo chyba nie muszę zrobić wszystkich tam rzeczy przed zrobieniem tych zawodów. No wydaje mi się przynajmniej, że mi. Jeżeli to się okaże, że to będzie końcem gry, słuchajcie, to po prostu napiszcie mi, czy jest jeszcze coś wartego zobaczenia w tej grze, bo może jest. A ja tego jeszcze nie widziałam, a bardzo chciałabym po prostu ogarnąć tutaj wszystko, co się da. No wiadomo, że to jednak jest wasza gra bardziej niż moja, jeżeli chodzi o dzieciństwo, bo w to akurat nie grałam, ale... Nie powiem, wciągnęłam się nawet. Dobrze, więc... zróbmy to, co ma być zrobione. No, Boże, klikam ciągle nie to, co trzeba. W ogóle z ekscytacji chyba już. Okej, dzień dobry, panie. Ja chcę jechać. O Jezus Marias. Co ja w ogóle będę tam robić? To twoja wielka chwila. Wygraj wszystkie 3 konkursy przełajowe, aby zdobyć trofeum i uratować Pine Hollow. Uratuję Pine Hollow! Jestem najlepsza w tę grę. A te torby głupie, to będą się tylko patrzeć. Haha, torby. Najważniejsze to się nie zgubić, słuchajcie, bo jak w coś walnę, to już się zatrzymam i już nie wstanę. A to może być problem. Bawi mnie tylko to, że koń tego typa to jest w sumie mój koń. Jakby, ale... No... Wiecie, o co chodzi, nie? Że to są te same zwierzęta. I nawet wyglądają dosłownie tak samo. Ciągle mam wrażenie, że ktoś jest przede mną, ale niby jestem pierwsza. W sensie ta czerwona kropka jest taka tricky trochę. O nie, mów, że teraz koń do zebrania tam będzie stał. Jak tak, to się oszczam. O nie! O Jezus! O Boże, tak, autobus! Jak dobrze wiedzieć, że umiesz jeździć autobus! O! Wygrałam! Jestem najlepsza w tej grze. Najlepsza jestem! Look at this dude! Średnio zaawansowany. Ja myślałam, wiecie, że trzeba będzie wymaksować najpierw wszystko, a dopiero później będzie można, że tak powiem, wystartować tak srogo, a tu jak widać nie. Tu wystarczy iść z fabułą, posprzątać kilka śmieci, zebrać kilka rzeczy i już możecie skończyć grę. Tak mi się wydaje, że to będzie koniec gry, no. Bo w sumie co innego miałoby nim być, no. Super oficjalne zawody zazwyczaj są końcami gier o koniach i tego typu w ogóle. Jezu, ile ja gadam dzisiaj, ale wiecie co, nie chcę wam wycinać tych momentów wyścigów, bo może one są dla was rzeczywiście interesujące, a ja wam to wytnę i wy macie takie: Martyna, nie widzieliśmy, jak rozwalasz te baby na łopatki. No rozwalam, no co to dużo. O Jezus Maria, nie jedź, proszę. To było przejechane po pijanemu. This horseman is drunk. Jedź, Ivy! Będziemy musieli sprawdzić, czy nie będę musiała jej zaraz ogarnąć przypadkiem. No ciekawie, czy tam stoi ten koń, czy to jest koniec wyścigu, bo jakoś ciężko mi się odnaleźć. Chyba koniec wyścigu. A no? A nie. Okej, to było dziwne. Dobra, zobaczmy, czy nasz koń potrzebuje miłości. Czy koń potrzebuje miłości po tych oporządzenie? No w sumie trochę tak, więc dajmy mu marchew. To jest Ivy teraz, tak? Więc czekaj, Ivy miała takie zielone oczy, a ja cały czas ogarniam swojego. Więc teraz pytanie, czy to dobrze, czy to źle?
Chyba dobrze. Dobra, jadymy z tym. Wow, ostatni już, słuchajcie, ostatni już wyścig. A ja nie mogę wycelować w pana od wyścigów. Świetnie. Grand Prix! Aaa, dojedź na metę na pierwszym miejscu. I did it! Ej, ta ruda po lewej zawsze próbuje ze mną wygrać. Oszukane rude babsko, wypadł stąd. Ruda się nie dostała, bo rudy też się nie dostał. Nara. No jedź, Ivy! Poison Ivy. Okej, słuchajcie, chyba jesteśmy na ostatniej prostej do wygrania Grand Prix, więc już tylko przyspieszam na końcówce, żeby pięknie wjechać w wygraną. No i super! We did it! Okej, co się teraz stanie? Pierwsze miejsce zajmuje najmłodsza uczestniczka Mistrzostw Świata, nasza wspaniała i intrygująca Natalie! A oto i ona. Zwyciężczyni tegorocznych mistrzostw. Natalie. Chcę też z tego miejsca podziękować wam wszystkim. Dzięki wkładowi każdego z was Pine Hollow może dalej być miejscem, w którym spełniają się marzenia młodych. Wszyscy jesteście bohaterami Pine Hollow. Świętujmy! Chcę, żeby ktoś z naszych uczniów przywitał nowo przybyłą. Przywitasz ją na obozie, Natalie? Cześć! Witaj w Pine Hollow. Jesteś gotowa na przygodę? A do mnie mówisz? Hit! Udało ci się skończyć główną linię fabularną. Jeśli chcesz, możesz grać dalej. Weź udział w zadaniach pobocznych, konkursach, dresażu, skokach, biegach przełajowych, aby poprawić swoje wyniki. Miłej zabawy. Słuchajcie, gra oficjalnie skończona. Tate Multimedia. Bardzo wam dziękuję za bycie podczas tej serii. Mam nadzieję, że przybyła wam ona super wspomnień, za którymi tak tęskniliście. Ja już wam wysyłałam, jak ja tą grę pobierałam. Macie o tym film. I ona jest dalej tam dostępna, więc jeżeli chcecie przeżyć to na własnej skórze, to róbcie tak, jak wcześniej powiedziałam. Jeżeli macie coś, co ja na przykład ominęłam, a wy byście chcieli to bardzo zobaczyć, to mogę zrobić o tym film, ale już od... Zrobimy sobie taki tydzień przerwy, słuchajcie, i po tym tygodniu przerwy wleci na kanał mój wymarzony chłopak, więc ja nie mogę się tego bardzo doczekać i mam nadzieję, że wy też. Widzimy się w następnych seriach na kanale i pa, pa!